jeszcze jedna forma obecności uniwersytetu poza murami uniwersytetu, ale to nie jest nic dziwnego, ponieważ sama idea uniwersytetu przecież opiera się na spotkaniu dzięki wiedzy, poprzez wiedzę tych, którzy chcą czegoś się dowiedzieć, coś poznać i tymi, którzy mają coś do opowiedzenia, których nazywamy nauczycielami akademickimi. No i jest ten też oczywiście w tym chęć i pragnienie pokazania uniwersytetu od najlepszej strony, zachęcenia tych młodych ludzi do studiowania w Uniwersytecie Śląskim. Ja myślę, że przede wszystkim daje młodzieży pewien bezpośredni kontakt z pracownikami uniwersytetu, z wykładowcami, z badaczami i z takimi ludźmi, którzy naprawdę mają bardzo dużo do powiedzenia, mają doskonały warsztat badawczy, mają wielu różnych współpracowników, międzynarodowe gremia, w których uczestniczą i stąd dla nich jest to taka niepowtarzalna okazja, żeby troszeczkę dotknąć tej wielkiej nauki. Będą warsztaty również z języka polskiego, będą warsztaty biologiczne, będą warsztaty z fizyki. Później będziemy mieli jeszcze takie małe kino wieczorne, filmy przyrodnicze, naukowe, więc myślę, że tych atrakcji jest naprawdę sporo. Co cię tutaj sprowadza? Chęć wiedzy, jak to powiedział pan profesor. Zamierzasz studiować na Uniwersytecie Śląskim? Zastanawiam się nad tym, natomiast mam jeszcze 2 lata na zastanowienie, więc zobaczymy. Ja nie byłem do końca zdecydowany, ponieważ to nie jest, bardziej celuję w takie kierunki matematyczno-fizyczne, ale stwierdziłem, że zawsze warto jest teraz rozszerzyć swoje horyzonty, jeśli chodzi o inne rzeczy i interesuję się też trochę polskim i taką literaturą. Stwierdziłem, że spróbuję. Bardzo ciekawe było to, co mówił pan profesor o tym formalizowaniu myśli i przewadze właśnie tego w naukach humanistycznych nad matematycznymi, że nie jest to taka czysta idea, tylko jest ubrana w jakąś scenę. Bardzo się zgadzam z takim podejściem do tego i myśleniem o tym. To było naprawdę takie ciekawe i potwierdzało jakby to, o czym myślałem sobie tak, ale nie umiem tego do końca nazwać. Stwierdziłem, że to jest jakaś miła odmiana spędzenia czasu niż tylko, załóżmy, już przed książkami, to jest też inna forma nauki. Na przykład możemy czegoś się dowiedzieć w sposób interesujący, a nie tylko nudne linijki w podręczniku. Uważam, że przy takiej pauperyzacji wiedzy, z jaką mamy obecnie do czynienia, czyli przy mizernych programach nauczania, każda forma wzbogacająca wiedzę, wzbogacająca umiejętności, a zatem i formy warsztatowe, i formy wykładowe, to doskonałe uzupełnienie pewnej wiedzy, rozszerzenie właściwie tej wiedzy, która tutaj na podstawie w szkołach jest podawana. My oczywiście jako nauczyciele robimy swoje, nie ograniczamy się tylko do tego, co dostajemy z miasta stołecznego, a to, co robimy z naszą uczelnią, czyli z naszą Alma Mater Śląską, to jest to edukacyjne, myślę, macierzyństwo, czyli w ten sposób matka opiekuje się swoimi dziećmi i matka jako uniwersytet i my jako instytucja, która w te akademickie progi młodzież wprowadza.